Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki przybywa z wizytą na Śląsku. Wziął udział w debacie o unijnym podatku od śladu węglowego. Mechanizm ma wejść w życie w 2023 roku. CBAM, czyli podatek graniczny od śladu węglowego, może z jednej strony wyrównać szanse przemysłów europejskich. Ale z drugiej strony już dzisiaj też słychać, że wszyscy, którzy są importerami stali i którzy wykorzystują tę stal w produkcji różnego rodzaju towarów, produktów, a nawet usług, będą mieli sytuację w związku z tym trudniejszą. Dla nas ten dylemat związany z Carbon Border Adjustment Measure, z tym podatkiem granicznym, jest zależny od tego, jaki będzie jego ostateczny kształt. Czy utrzymane zostaną uprawnienia dla przemysłów energochłonnych? Czy te pieniądze będą trafiały do polskiej kasy po to, abyśmy mogli je alokować na przemysły energochłonne, na przemysły mniej energochłonne, ale na ich transformację, w kierunku zmniejszenia energochłonności? Czy będziemy mogli również amortyzować koszty społeczne takiej dużej zmiany transformacyjnej? Patrząc już dzisiaj na to, co się kryje w tym drugim dnie CBAM-u, bo ile oczywiście mobilizacja pozostałych państw, które w sposób absolutnie niesprawiedliwy, i to w wymiarze ekonomicznym i klimatycznym, korzystają, wykorzystują to, co mogą pozyskać w państwach uboższych i wolniej rozwijających się, to wymaga wyrównania. I takie rozwiązania będziemy na pewno popierać, o ile nie wpłyną one na zmniejszenie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Na Węgrzech trwają rozmowy prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Na godzinę 12:45 planowane jest spotkanie z mediami. Prezydent Andrzej Duda udał się na Węgry, aby wraz z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej omówić tematy ważne dla całego regionu. W tym roku Grupa V4 obchodzi 30-lecie swojego istnienia. To wielki sukces, który zauważają państwa Zachodu. Stąd chęć, aby współpracę dalej rozwijać. Dzisiaj prezydenci Polski, Węgier i Słowacji, oprócz interesów gospodarczych, zajmują się sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Andrzej Duda przedstawia partnerom V4, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa wokół Polski i wokół Ukrainy. Łącznie prezydenci odbywają dwie sesje rozmów. Andrzej Duda, według zapowiedzi ministra Jakuba Kumocha, miał prezentować stanowisko, w myśl którego sztucznie stworzona presja migracyjna, jaką posługuje się Łukaszenka, może zostać użyta przez dowolny reżim przeciwko każdemu innemu państwu. Ze względów zdrowotnych do Budapesztu nie dojechał prezydent Czech. Wspólne oświadczenie pozostałych przywódców zaplanowano na godzinę 12:45. Na dziś na godzinę 15 premier zaprosił na spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Chce rozmawiać o zagrożeniu ze wschodu. Ten sam temat Mateusz Morawiecki podjął w swoim wczorajszym wpisie w mediach społecznościowych, gdzie podsumował wywiad dla agencji DPA. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z niemiecką agencją prasową DPA mówił o kryzysie na wschodniej granicy Nord Stream 2 i odszkodowaniach za straty wojenne, których Niemcy nigdy nie wypłacili Polsce. Premier, choć krytykował Angelę Merkel za rozmowę z Łukaszenką i faktyczną legitymizację reżimu, jest przekonany, że obecny kryzys może przynieść wspólne stanowisko całej Unii w sprawie polityki migracyjnej. Powtórzył to w mediach społecznościowych. Nasza granica jest dość szczelna i bezpieczna dzięki 15 tysiącom funkcjonariuszy Straży Granicznej. Potrzebujemy natomiast przede wszystkim wspólnego, twardego stanowiska przeciwko manipulacjom i wojnie hybrydowej. Czytamy na profilu premiera na Facebooku. Mateusz Morawiecki w swoim wpisie wskazał na niepokojące zjawiska, zwiększone ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą oraz szantaż energetyczny ze strony Rosji.
Ukraina jest uzależniona od rosyjskich dostaw ropy, gazu, a nawet węgla. Mam nadzieję, że w obliczu tych wydarzeń nowy rząd niemiecki zrobi wszystko, aby Nord Stream 2 nie stał się kolejnym narzędziem w arsenale prezydenta Putina. W związku z zagrożeniami geopolitycznymi w regionie premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli klubów opozycyjnych na spotkanie. O szczegółach poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Sytuacja geopolityczna jest niezwykle trudna, potwierdzają to konkluzje z rozmów z przywódcami europejskimi, z którymi spotkał się premier Mateusz Morawiecki. W związku z tymi zagrożeniami o 15 odbędzie się spotkanie premiera z klubami i kołami parlamentarnymi. Pojawiły się już zapowiedzi opozycji, m.in. w PSL i Koalicji Obywatelskiej, że politycy tych opcji wezmą udział w rozmowach. Polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej, pomimo że dzień i noc bronią granice, wciąż mierzą się z krytyką. Ze wsparciem ruszają za to samorządy. Granica Polski z Białorusią jest stale monitorowana przez żołnierzy, policjantów i Straż Graniczną. Migranci wypychani z Białorusi nie forsują już granicy dużymi grupami. Próbują przedostać się na terytorium Polski w nocy, wykorzystując przy tym wsparcie białoruskich żołnierzy. Często są wyposażeni w sprzęty, które pomagają niszczyć zasieki. W tym czasie białoruscy pogranicznicy oślepiają polskie służby laserami. Działania polskich żołnierzy na granicy z Białorusią pochwalają zarówno sojusznicy z NATO, jak i państwa członkowskie Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki przekonał się o tym w trakcie swojej dyplomatycznej ofensywy w poprzednim tygodniu. Odwiedził łącznie 11 państw, spotkał się z kilkunastoma przywódcami. We wszystkich tych miejscach, w których pan premier był, spotkał się z akceptacją i przychylnością dla naszych działań na granicy wschodniej, spotkał się z solidarnością naszych partnerów, pokazał Europie, pokazał Unii Europejskiej, pokazał też opozycji w Polsce, że mamy wielką siłę na arenie międzynarodowej. Wielu Polaków z niepokojem patrzy na sytuację na wschodzie, dlatego są wdzięczni za ciężką pracę w imię obrony granic. Tutaj ludzie są niesamowicie wdzięczni, doceniają to, co robimy, często dzieląc się nawet z nami gdzieś tam ciepłym posiłkiem i dziękują po prostu. Na portalach społecznościowych roi się od wpisów oznaczonych hashtagiem Murem za polskim mundurem. Jednak pojawia się także dużo komentarzy opluwających polskich żołnierzy i Straż Graniczną. Dopóki to było gdzieś od nas daleko, celebryci komentowali to, że trzeba to ich przyjmować za wszelką cenę. A teraz, kiedy mamy ich na granicy, tych ludzi, którzy zostali oszukani przez Łukaszenkę, no celebryci nie zmieniają swojej narracji. Ci sami ludzie w internecie rozpowszechniają nieprawdziwe informacje, na przykład, że polscy żołnierze są wymarznięci i wygłodzeni, a państwo polskie nic z tym nie robi. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreśla, że żołnierze mają wszystko, czego potrzebują. Chcemy wyjść z akcją teraz na najbliższej sesji sejmiku województwa, żeby przekazać pomoc rzeczową gminom, w których stacjonują żołnierze WOT-u, stacjonują żołnierze Wojska Polskiego. Służbę wojskową na granicy pełni ponad 15 tysięcy polskich żołnierzy. Przed Sądem Rejonowym w Warszawie rozpatrywany jest wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zeznawał Robert Bąkiewicz. Od kilku lat Marsz Niepodległości gromadzi tysiące osób, które chcą pokazać swoje przywiązanie do ojczyzny, ale też wyrazić wdzięczność tym, którzy swoją krew przelali za wolną i suwerenną Polskę. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Stowarzyszenie, które próbuje zdelegalizować prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Oskarża on organizatorów o faszyzm, ksenofobię czy antysemityzm. Zarzuty wyrażone przez pełnomocnika prezydenta miasta stołecznego Warszawy po prostu są zarzutami fałszywymi, jak nie powiem, kłamliwymi. Mówił podczas rozprawy przed Sądem Rejonowym w Warszawie Robert Bąkiewicz. Prezes stowarzyszenia, składając zeznania, podkreślił, że organizatorzy starają się dopełnić wszelkich możliwych formalności, by uczestnikom zapewnić bezpieczeństwo. W tym celu została powołana Straż Marszu Niepodległości. Straż Marszu Niepodległości to jest kilkaset osób co roku, od 300 do 600 osób, które w wolontariacie pomagają
osób, którzy w wolontariacie? Pomagają służbom państwowym, żeby przebieg marszu był bezpieczny, żeby manifestanci mogli przejść bezpiecznie, płynnie z punktu A do punktu B. To właśnie te służby, jak tłumaczył Robert Bąkiewicz, przed wydarzeniem spotykają się ze służbami policji i miasta, by omówić przebieg manifestacji. Wielokrotnie z ust urzędników i miasta, ale i policji padały bardzo pozytywne oceny tej pracy. Mówię o tym, żeby pokazać, że jako stowarzyszenie dopełniamy wszystkich możliwych formalności w tym celu, żeby marsz był miejscem bezpiecznym, żeby na Marszu Niepodległości nie łamano prawa. Stowarzyszenie oprócz organizacji Marszu 11 listopada prowadzi także inne działania, między innymi medialne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże blisko 2 miliardy złotych na rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych wykorzystujących prąd elektryczny i wodór. W chwili obecnej pojawiła się, jest bardzo intensywnie konsumowana możliwość nabywania z pewnym wsparciem samochodów osobowych, dostawczych, autobusów elektrycznych. Gdybyśmy podliczyli wszystkie jednostki z takim napędem poruszające się w Polsce, to już jest kwota rzędu, ilość rzędu 50 tysięcy. Dzisiaj uruchamiamy program, który będzie kluczowym elementem rozwoju elektromobilności w Polsce. Ładowarka jest tym miejscem, gdzie spotykają się dwa sektory, sektor energetyczny i sektor transportu. Dlatego z jednej strony chcemy przeznaczyć 870 milionów złotych na wsparcie dla operatorów stacji ładowania i w ramach tych środków chcemy wesprzeć około 17,5 tysiąca nowych stacji, które powstaną w Polsce, ale z drugiej strony chcemy udzielić wsparcia dla operatorów systemu dystrybucyjnego w kwocie 1 miliard złotych na budowę 4000 kilometrów linii dystrybucyjnych oraz 800 transformatorów, które mają umożliwić doprowadzenie elektryczności o właściwych parametrach do ładowarek. W Belgii dochodzi do tak zwanej eutanazji dzieci, które już się urodziły. Tak wynika z raportu, który nagłośniło Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Eutanazja dzieci jest eugeniką w czystej postaci. I to taką eugeniką już naprawdę najgorszą, najbardziej okrutną, najbardziej wyrafinowaną. Mówi Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Do bestialskiego mordowania dochodzi w północnej części Belgii. Świadczy o tym raport, z którego wynika, że lekarze na przestrzeni 15 miesięcy, liczonych od września 2016 roku, zabili 24 niemowlęta, podali im śmiertelny zastrzyk. Bardzo często słyszymy o przewidywanej tak zwanej niskiej jakości życia. Słowo jakość życia, sformułowanie jakość życia zostało wprowadzone kilkadziesiąt lat temu właśnie przez te środowiska proaborcyjne. I to właśnie ta tak zwana niska jakość życia miała być przyczyną tak zwanej eutanazji, czyli morderstwa, które wbrew temu, co się mówi, nie jest łagodną śmiercią. Poddawani eutanazji umierają poprzez utonięcie, gdy ich płuca wypełniają się cieczą. Czasami umieranie takiej osoby trwa 5 minut, ale innymi razy może się ona ponownie ocknąć i czasami trzeba 100 godzin, by przyszła śmierć. Taka śmierć tylko wygląda na spokojną, gdyż poddani eutanazji nie mogą poruszać mięśniami i są sparaliżowani. W 2014 roku Belgia stała się pierwszym krajem, który zalegalizował zbrodnie eutanazji dla nieletnich. Dzieci mogą zostać uśmiercone na swoją prośbę. Nie zwraca się jednak uwagi na fakt, że proceder ten odbiera człowiekowi jego godność. Kiedy obserwujemy to, co dzieje się w Belgii, całą tę dyskusję dotyczącą eutanazji, przychodzi mi na myśl jeszcze jedno określenie. Kultura usprawiedliwienia. My żyjemy w takich czasach, kiedy chcemy wykluczyć z naszego społeczeństwa jakieś osoby. Osoby starsze, bezdomne, bezrobotne, upośledzone, niepełnosprawne. Chcemy ich wykluczyć z naszego społeczeństwa, bo według przyjętych przez nas odgórnie kryteriów, te osoby wydają się nam może mało właśnie użyteczne, mało użyteczne ekonomicznie i później dla tej naszej optyki, dla tej naszej mentalności szukamy jakiejś wygodnej wymówki, jakiegoś usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia, którego nie ma prawa być w przypadku, gdy na szali jest ludzkie życie. Życie, któremu należy się szacunek od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
I jeszcze sport. Dziś wieczorem w Paryżu zostanie przyznana złota piłka. Faworytami plebiscytu są Robert Lewandowski i Leo Messi. Robert Lewandowski złotą piłkę miał dostać już w zeszłym roku, jednak z powodu pandemii plebiscyt został odwołany. W tym roku polski piłkarz również znalazł się w najlepszej trzydziestce. Nazwiska kandydatów są już znane od kilku tygodni. W ostatnim czasie trwają spekulacje, który z piłkarzy otrzyma wyróżnienie. Najczęściej padające nazwiska to Lewandowski i Messi. W internecie pojawiły się przecieki, że złotą piłkę otrzyma argentyński zawodnik, jednak wpisy na Twitterze wiceprezydenta UEFA przeczą tym doniesieniom. Oficjalny wynik zostanie ogłoszony po godzinie 20:30. Jeśli Robert Lewandowski uplasuje się na pierwszym miejscu, to będzie pierwszym w historii polskim piłkarzem, który otrzyma złotą piłkę. To były informacje dnia. Ja już Państwu za uwagę dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Z Panem bowiem.